Magda Żakowska, dobry wieczór. W ostatnim dniu starego roku błękit na niebie będzie jedynie wspomnieniem. Głęboki niż z nad północno-zachodniej części kontynentu ściągnie do kraju wilgotne i ciepłe powietrze. W pierwszej części nocy śnieg i deszcz na zachodzie kraju. Na tym obszarze zachmurzenie całkowite. Najdłużej pogodne niebo utrzyma się na wschodzie. W drugiej części nocy prawie w całym kraju zachmurzenie duże, nawet całkowite, z opadami deszczu lub mrzawki. Śnieg padać może na Podlasiu, a bez opadów jedynie w Małopolsce i na ziemi łódzkiej. Na termometrach o poranku od 5 stopni na zachodzie i w centrum do minus 3 w Bieszczadach. Wiać będzie umiarkowanie dość silnie z zachodu i z południa. Jutro w godzinach przedpołudniowych deszczowe chmury zbiorą się na północnym wschodzie, na zachodzie i na Śląsku. Po południu popadać może na północy kraju. Na termometrach od 2 stopni w Karpatach do 10 na Dolnym Śląsku. Także w regionie w najbliższych godzinach wzrost zachmurzenia. W pierwszej części nocy chwilami śnieg, a w drugiej części nocy będą to opady deszczu lub mrzawki. Na termometrach nad ranem 3 lub 4 stopnie. Także jutro gruba warstwa chmur, opady deszczu głównie w godzinach popołudniowych. Na termometrach około 5 lub 6 stopni. Wiać będzie umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu. Na barometrach wahania ciśnienia. Jutro będzie 996 hektopaskali. Nowy rok przywita nas pochmurną i deszczową pogodą. Od 6 stopni nad ranem do 8 w świąteczne popołudnie. We wtorek na niebie głównie chmury, ale bez opadów. Od 1 stopnia o poranku do 3 lub 5 w ciągu dnia. Także w środę zamiast śniegu deszcz lub mrzawka. Nad ranem miejscowe spadki temperatury do 0, a w ciągu dnia do 4 stopni. I nadal będzie to mało zimowa pogoda. Do zobaczenia.